Zima w pełni. Dookoła śnieg, jest go całkiem sporo. Zimno, mroźne noce. Wiele osób chciałoby pomóc troszeczkę przezimować ptakom, które nie odleciały do ciepłych krajów i postanawia je dokarmiać. Często kończy się to w ten sposób, że kupowane są różnego rodzaju ziarna, głównie zboża, pszenica i tym podobne ziarna, wykładane do karmnika i ptaki nie wykazują zainteresowania takim pokarmem. Wiele osób wtedy zniechęca się. Zapraszam na prezentację, w której pokażę, jak temu zaradzić, co wykładać do karmnika, żeby ptaki chętnie się nim interesowały i żeby chętnie odwiedzały nasz karmnik, żebyśmy jednocześnie my czuli się jak najbardziej tym ptakom potrzebni. Zapraszam. Aby opowiedzieć o pokarmach, które ja najczęściej stosuję w swoim karmniku, przeniosłem się do nieco cieplejszego miejsca. Czym te ptaki karmić, żeby było fajnie, żeby dużo ich odwiesało nasz karmnik? Przede wszystkim musimy wystawiać im taki pokarm, który będzie zapewniał im to, czego one najbardziej potrzebują. A zimą najbardziej ptaki potrzebują energii. Tą energię najczęściej biorą z tłuszczu. Natomiast tłuszcz biorą albo z owadów, które gdzieś znajdą ukrytych pod korą, albo z nasion oleistych. Więc tu mamy podpowiedź, stosujmy nasiona oleiste. Najlepszymi nasionami oleistymi są nasiona słonecznika. Te, które teraz widzicie, są to nasiona słonecznika pastewnego, czarne takie nasiona, drobnego. On jest dużo drobniejszy od tego słonecznika, który sobie możemy kupić do poskubania w sklepie. I dlaczego on jest lepszy? Dlatego, że jest drobniejszy. Wiele ptaków, takich jak czyże, bez problemu sobie z niego wyskubią cenną zawartość, natomiast już z dużymi nasionami, takimi jakie są dla ludzi, to one sobie już mogą, te ptaki sobie po prostu z nimi nie poradzić, bo ta łupinka będzie zbyt twarda. Ja tu przy sobie mam wersję słonecznika łuskanego. Dlaczego łuskany? Dlatego, że chcę mieć porządek na balkonie, gdyż na balkonie będę dokarmiał ptaki i po prostu nie będę miał zbędnych łusek, które mi na tym balkonie zostaną i będzie tylko duży bałagan. Zwłaszcza jak do tego przylecą dzwońce, no to one nie odlatują z tymi ziarnami i jedzą je na miejscu. Stąd będzie dużo więcej porządku, po prostu jeśli zastosuję słonecznik łuskany. Czy łuskany, czy nie łuskany, który lepszy? Z mojego doświadczenia wynika, że ptaki preferują mimo wszystko słonecznik niełuskany. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jest to dosyć dziwne. Przecież trzeba się dużo więcej narobić, żeby dostać się do słonecznika, który jest schowany w łupince, niż taki już łuskany. Niemniej ptaki troszeczkę bardziej preferują tamten, co nie zmienia faktu, że do łuskanego słonecznika bardzo chętnie będą przylatywać do naszego karmnika. Nasionem kolejnej rośliny, którym ptaki też bardzo się interesują przy karmniku, są nasiona konopi siewnych. One nie mają nic wspólnego z konopiami służącymi do wyrobu narkotyków. Są to powszechnie dostępne w handlu. Nasiona można je kupić właściwie na każdym rynku, w wielu sklepach zoologicznych. Ptaki bardzo lubią te nasiona konopi siewnych, dlatego że też zawierają duże ilości tłuszczu. Oprócz słonecznika i konopi świetnym pomysłem jest dokarmianie olejarką abisyńską, czyli powszechnie tak zwanym murzynkiem, który możemy kupić w sklepie zoologicznym dla kanarków. Jest to pokarm dosyć drogi, ale warto go niekiedy wsypać, zwłaszcza jeśli w pobliżu gdzieś jest szansa, że mogą pojawić się szczygły, czyli jedne z najładniejszych ptaków, jakie można w Polsce zobaczyć, gdyż szczygły po prostu uwielbiają właśnie nasiona olejarki abisyńskiej i stąd niekiedy warto sobie jej dosypać. Oczywiście warto ją kupować w większych opakowaniach niż w sklepach zoologicznych. Proponuję poszukać w internecie, niekiedy można za całkiem dobrą cenę za kilogram tego nasionka dostać, kupić i nie polecam go kupowania dużo więcej, dlatego że no jest on bardzo drogi, dużo taniej wyjdzie nam zakup słonecznika. Oprócz nasion oleistych w naszym karmniku możemy także stosować nasiona zbóż, z tym, że pamiętajmy, niech one nie stanowią podstawy tego naszego dokarmiania, nawet jeśli są bardzo tanie, to nie patrzmy na to, dlatego że w nasionach zbóż nie ma oleju, który jest niezbędny ptakom do życia, stąd bardzo niewiele gatunków będzie z tego nasiona korzystało i zresztą ptaki będą po prostu ten karmnik rzadko odwiedzały, zwłaszcza takie drobne jak sikory czy dzwońce nie będą za takim pokarmem przepadały, dlatego stosujmy zboża jako pokarm uzupełniający. Według mnie jednym z najlepszych zbóż, jakie warto stosować, jest proso. Ja mam akurat tutaj proso w postaci całych kłosów,
Chodzi o to, żebym sobie mógł po prostu popatrzeć, jak ptaki sobie będą wyskubywać pojedyncze ziarenka. Oczywiście można zastosować też proso w formie ziarna sypkiego, nie ma problemu. Tu po prostu stwierdziłem, że podoba mi się coś takiego i w tym roku ptakom dam w postaci kłosów. Oczywiście takie ziarna jak pszenica, żyto też mogą być, z tym, że nie kupujmy tego za dużo, chyba że chcemy dokarmiać gołębie miejskie, wtedy one bardzo chętnie będą z takiego ziarna korzystały. Natomiast drobne ptaki jak sikory, wróble, mazurki, no to będą wolały nasiona oleiste, ale warto też dorzucić troszeczkę prosa do karmnika, wtedy będą miały ten pokarm urozmaicony i będą od czasu do czasu mogły sobie poskubać czegoś takiego. Oprócz nasion, które pokazałem, w karmniku możemy zastosować także orzechy. Ja tu mam akurat orzechy ziemne, gdyż są po prostu najtańsze i można ich dużo kupić, całkiem tanio. Możemy użyć oczywiście orzechów włoskich czy orzechów laskowych. Nie ma problemu, najtaniej wyjdą nas wtedy, kiedy mamy je we własnym ogrodzie. Natomiast no, jeśli mamy je kupić już łuskane, no to są na pewno droższe niż orzechy ziemne. Możemy także użyć orzecha kokosowego. Trzeba go oczywiście otworzyć najpierw, gdyż żaden ptak krajowy się do tego orzecha nie dostanie, więc trzeba taką połówkę orzecha z tą białym wnętrzem powiesić gdzieś na krzaku, to bardzo chętnie z tego będą sikory korzystać. Jeśli chodzi o drobne orzechy, takie jak tutaj orzechy ziemne, czy też orzechy włoskie, czy laskowe, nie rozsypujmy ich bezpośrednio do karmnika, dlatego że sikory będą brać po jednym takim właśnie orzeszku, będą go wynosić i najczęściej będą go gubić po drodze. Są po prostu za duże, żeby sobie sikora naraz mogła z nim poradzić, ale sikory mają taki właśnie zwyczaj, że pokarm z karmnika wynoszą i lecą, starają się z nim polecieć w bezpieczniejsze miejsce tam, żeby go zjeść. I z reguły zjedzą go trochę, resztę pogubią i tak naprawdę się te orzechy tylko zmarnują. Stąd orzechy sypmy do specjalnych karmników tubowych wykonanych z siatki. To jest siatka najczęściej metalowa, gdzie sikory po prostu mogą się uczepić pazurkami i sobie z tej siatki, z tego karmnika tubowego wyjeść te orzeszki bez większego trudu. Oprócz orzechów i nasion możemy oczywiście skorzystać z pokarmów gotowych. Tutaj mamy kule tłuszczowe lub jak to woli pyzy dla ptaków, ptasie pyzy. Jest to fajny pokarm, który jest już właściwie gotowy do użycia. W postaci właśnie takich kulek w siateczce. Wieszamy te kulki na drzewach, gdzieś na gałęziach i ptaki już mogą z nich korzystać. Nie wymaga to żadnego specjalnego karmnika. Jest pokarm gotowy. Na taką kulę tłuszczową składa się tłuszcz, najczęściej łój wołowy, wymieszany z różnego rodzaju pomielonymi nasionami oleistymi i zbożowymi. Jest to bardzo fajna mieszanka, ptaki z tego bardzo chętnie korzystają. Przede wszystkim sikory, jeśli przywiesimy to gdzieś przy pniu, to także skorzysta z tego dzięcioł. Korzystają z tego także wróble i mazurki bardzo chętnie. Dla niektórych ptaków, takich jak dzwońce, one też z tego skorzystają, pod warunkiem, że będzie to leżało w karmniku, a nie wisiało na drzewie, po prostu będzie dla nich dużo łatwiej dostępne. W moim karmniku w tym roku pojawiło się także coś takiego. Jest to dokładnie to samo, z czego są zbudowane kule tłuszczowe, czyli łój wołowy wymieszany z różnymi nasionami w postaci granulatu. I nie wysypuję tego bezpośrednio do karmnika, ale wsypuję to do takiej samego karmnika tubowego, do jakiego wkładam orzechy. I wtedy jest to bardzo fajnie, łatwo dostępne dla ptaków. Skoro już powiedziałem o łoju, to może od razu powiem o tradycyjnych pokarmach, jakie w Polsce się stosują już od wielu, wielu lat. Na przykład słonina. Słonina czy też smalec są to świetne pokarmy pochodzenia zwierzęcego, z których korzystają ptaki, gdyż dostarczają właśnie białka zwierzęce, czyli takie jak te ptaki potrzebują, zwłaszcza sikory, które są, czy tam dzięcioły, to są zwierzęta owadożerne, które dla których bardzo wartościowy jest właśnie pokarm pochodzenia zwierzęcego. Oczywiście możemy stosować sobie taką słoninę, taki smalec. Tutaj trzeba jedną rzecz zasadniczą pamiętać. Nie można stosować solonej słoniny, nie można stosować rzeczy wędzonych. Sól w pokarmach może być zabójcza dla drobnych ptaków. One sobie nie potrafią w organizmach poradzić z tą solą i po prostu mogą nawet zginąć przez takie karmienie niewłaściwym pokarmem właśnie solonym. Stąd niesolona, świeża słonina, niesolony smalec, to wtedy nie ma najmniejszego problemu i takie coś możemy ptakom oczywiście dać. Jeśli zdecydowaliście się dokarmiać ptaki, super. Z tym, że trzeba pamiętać o bardzo istotnej rzeczy. Dokarmiać ptaki trzeba konsekwentnie. To znaczy regularnie trzeba sprawdzać, czy w karmniku znajduje się pokarm, czy jest on dobrej jakości, czy nie jest zamoczony, czy nie jest spleśniały. I zły pokarm należy usuwać.
brak regularności może być bardzo zły dla ptaków. Ptaki przyzwyczajają się do stałego źródła pokarmu i często po prostu czekają, aż ten pokarm się tam pojawi. Problem pojawia się wtedy, kiedy się nie pojawi, bo nam się nie chciało, albo dlatego, że nie miał nas kto zastąpić, wyjechaliśmy, a ptaki czekają. I to oczekiwanie może być dla nich zgubne. Często tracą nawet kilka godzin, cennych godzin, które mogłyby zużyć na szukanie pokarmu w innym miejscu i czekają, aż ten pokarm się pojawi. Jeśli on się nie pojawia, te kilka godzin może być wystarczające, żeby po prostu nie przeżyć do kolejnego dnia, gdy przyjdzie długa zimowa noc i energia z pokarmu, który wystawiamy, jest tym ptakom bardzo potrzebna. W tym wypadku musimy się zastanowić na samym początku, czy jesteśmy w stanie konsekwentnie karmić, czy nie, bo lepiej jest nie karmić wcale, niż karmić nieregularnie i złym pokarmem. To jest najprostsza zasada. Jeśli sami sobie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie, że no, nie bardzo czuję się na siłach, żeby tą regularność do karmiania zapewnić, to po prostu zostawmy to dokarmianie komuś innemu, kto zrobi to lepiej, a my się tym nie zajmujmy. Na pewno to ptakom nie zaszkodzi. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.